O, dobra, trochę głośno, ale za głośno, czy tak głośno, okej. Bo się zastanawiam, bo wiecie, grę generalnie głośno puściłem grę, co nie? Może faktycznie troszkę za przesadnie z głośno momentami. No ale chcę, żebyście do zdania mieli po prostu dobre, co nie? Żebyście słyszeli każdy szczegół. Dobra, tak więc Blair Witch, czyli jakby to przetłumaczyć na polskie... Blada Wiedźma. Tak, to będzie oficjalne tłumaczenie. No, albo Blady Wiedźmin, jak to woli. Albo Radom de Las. No nieważne. Dobra, piesku, lecimy. Co do mnie dzwoni? Jess, co chcesz teraz? Nie widzisz, że umieram w lesie? No, nie do końca. Yeah, no, no, it's nothing. And everything. Yeah, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. Jess, please. I need you. You need help, Ellis. I tried to be there for you, I really did, but you keep pushing me away. Keep going deeper and deeper. Jess. No, Alice, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Yeah, I'm sorry, I'll call you later. Ach, dobra, powiedzieć właśnie, że jechał jakimś dziwnym pociągiem w lesie nad przepaścią, która się zawaliła zaraz po tym, jak przejechał tym pociągiem. Dodatkowo podczas jazdy ze swoim psem walczył jeszcze z demonami ciemności i cofał czas za pomocą kasety i kamery? Tak, wydaje mi się, że te wyjaśnienie byłoby dobre. Co sądzisz, Maciek? Jakbyśmy powiedzieli tak, Jess, bo myślę, że spokojnie by uwierzyła w tą historię, bo brzmi dosyć racjonalnie. I wcale nie brzmi, jakbym był popierdolony, tylko brzmi całkowicie normalnie, co nie? Każdemu się to zdarza, takie rzeczy. Żeby takie rzeczy widzieć w lesie i w ogóle. Tak, tak, to jest normalne przecież. To jest całkowicie normalne. Prawda, Maciek? Ty mnie lubisz przynajmniej. Co, po co mi jakaś rzecz, skoro mam ciebie, mam las, mam potwory w lesie i jestem tu całkowicie w dużym niebezpieczeństwie? Ach, Maciek, znowu jest zawalona droga. Będziemy musieli pójść dookoło, okej? Okay? Znalazłeś coś, że taki zaciekawieniem tam chodzisz? Chodź tu, co tam znalazłeś, gałganie? Co się stało? Pokaż, co tam masz. O co chodzi? No pokaż, coś znalazł. No dobra. Ewidentnie coś znalazł. No dobra, pokaż, co znalazłeś, Maciek. No, o co chodzi? Co to jest? Mina przeciwpancerna? O! What you find? Pokaż to. Co to jest? Zawsze uważałem cię za człowieka rozsądnego, ale to właśnie ten rozsądek powodował, iż byłem ślepy. Nie chciałem uwierzyć, byłem gotów zaakceptować fakt, iż tracę zmysły. Byleby tylko uniknąć spojrzenia w oczy prawdzie. Lecz teraz powoli zacząłem widzieć jasno. Im dłużej przebywam w tym lesie, tym wszystko staje się bardziej zrozumiałe. Jeszcze kilka dni, uda mi się to w końcu wytropić. To brzmi jak list sam do siebie, co nie? Się za człowieka, ale to właśnie. Nie chciałem uwierzyć, byłem gotów zaakceptować fakt, iż tracę zmysły. No właśnie, im dłużej przebywam w tym lesie, tym wszystko staje się bardziej zrozumiałe. No tracę zmysły, jestem popierniczony. Dobry pies, chodź tu, przytulę cię. Chodź tu. Yeah, good dog. O, dobry piesek, niestety skoczyły mi się skubi chrupki już niestety, bo wszystkie już ci dałem te skubi chrupki, ale trust me, jakbym miał więcej, to bym ci dał. Ale niestety skończyły się. Okej, seek. Jest tu jeszcze coś ciekawego? Jak jeszcze coś ciekawego znajdziesz, panie ten, Maciek, to jak najbardziej chętnie jestem. Coś wyczuł chyba. Kurde, skubany pies. Dużo rzeczy znajduje. No, dawaj. Co masz ciekawego? Brudna woda? No dobra, czemu nie? Dawno się nie kąpałem w końcu, tyle miesięcy w tym lesie być. Ciekawe. Bullet, seek. No dobra, czy jednak coś w tym domku, tak?
Tak, w tym domku coś znalazłeś? This is it. The place we were looking for. Pytanie, zadaj sobie pytanie, Alice, tylko po cholerę szukałeś tego domku. Chyba, nie wiem. Ty tam jak nie wiedziałeś, że ten dom istnieje tak naprawdę. Co się stało? No widzę, prąd na korbkę, znowu to samo. I znowu będą potwory? A zresztą. Potwory? Piesku! Widzę, że jest sygnał chyba. Chcesz się tam dostać? Zaraz to rozwiążemy, tą zagadkę. Dobra, poczekajcie chwilę. To tak, chyba jest pokazany, że był zasięg, tak mi się wydaje. To był zasięg, to był znak zasięgu. Historia połączeń, książka telefoniczna. Tego mam w ogóle ten Alan Ashley, lekarz. Zadzwonił do lekarza, bo sytuacja jest poważna generalnie. Powiedzmy, że mam jakieś zwidy. A, nie odbiera lekarz. Donis pizza, to może pizza chociaż ten dojedzie. Duża hawajska, średnia hawajska dla wszystkich. Ty jesteś popierniczony? Ty jesteś popierniczony? Co ty w ogóle odwalasz? Dzwonimy i kurde zamawiasz średnią hawajską dla wszystkich. I dla Maćka i dla mnie, niech stracę. Dwie hawajskie. Biorę! Debilu, ty umiesz zamawiać pizzę? Po co ci numer do pizzerii, jak nie możesz zamówić pizzę? O nie, tak łatwo nie odpuszczę. Pizza teraz albo nigdy, w końcu się na pewno zgodzisz. 12:08, nic nie jadłem od kilku dni. Maybe some other time. Well then why are you calling now? Co za bezczelny. O, nie odpuszczę. Pizza to pizza, jasne? This is Donnie's pizza. Pizza's so good they almost eat themselves. Can I take your order? Thanks. Maybe later. Maciek, powiedz mi kiedy będzie. Dobra, ostatni raz zadzwonimy. No teraz to już musi się udać. Donnie's pizza. Now, are you ready to order? Sorry, no. Well, pizza off then. Spizzaj. Co chwilę jakieś nowe odzywki są. Nie? Dobra, to jeszcze raz zadzwonimy może. Musi się w końcu udać, co nie? W końcu się zgodzi na tą pizzę, bo co chwilę już ten. This is Donnie's pizza, and if you don't order this time, I swear I'm gonna fight for pizza. Sorry, wrong number. Ojeju, pizzernik się skurzył, Maciek. Nie moja wina, nie, przykro mi, nie zjeźdźcie pizzy. Jestem debilem. Dobra, do kogo tam jeszcze w ogóle mam połączenie? Zobaczmy, do kogo jeszcze mam. Co mam? Jess, Alan jakiś, Ashley, jakiś Oliver, Sheriff Lanning. Och, czy on przypadkiem nie żyje już? No niestety, Sylwester? Biuro do spraw wewnętrznych? Department of Veterans Affairs. All our agents are busy. For veteran identification card, press 1. For veteran deaths and burial arrangements, press 3. For all other inquiries, please leave a message. Ah, screw it. Dobra, wiesz co, Maciek, powiem ci, że jedna osoba, która chciała ode mnie odebrać. Poczekaj, jeszcze spróbujmy zadzwonić do Alona na przykład. A właśnie zadzwonił jeszcze raz po pizzę, ktoś tu zasugerował. Zobaczymy, czy przyjedzie i skopie nam dupsko. Hey, you've reached Donnie's Pizza. Due to the increasing number of prank calls, we have been forced to close our phone order service. Sorry for the inconvenience. Nie wierzę, jedyna osoba, która ze mną chciała rozmawiać, pizzernia, teraz już nawet włączyła tą opcję, bo sobie za dużo żartów robiłem. Żartów robiłem, bo jesteś debilem, zamiast zamówić raz, dwie hawajskie na grubym do lasu, do tartaku w środku lasu, teraz. I wiecie, bym sobie poczekał, tak przyjechałaby pizza i my byśmy zjedli. Dobra, w ogóle to jest kluczek.
Tak swoją drogą, w wiadomościach był coś takiego jak konkurs. Dużo ludzi, ktoś mi napisał, że to jest kluczyk do bunkra, a może to jest kluczyk do tego też. Warto to sprawdzić w sumie. Dobra, wyjdź z tego. Chyba jednak nie. Czyli jednak to jest do bunkra kluczyk, dobra. No dobra, panie piesku, jakoś uda się nam na pewno dostać. Tu widzimy, że jest wejście, przynajmniej teoretycznie. Nie wiem, no już teraz włączył pocztę głosową. To była poczta głosowa, że już nie ten. O, tutaj sprawdzimy, że już ten. To była poczta głosowa, że już ten. Że już niestety nie będzie odbierać. Dobra, zobaczymy, co tym razem zobaczysz. Tam chyba coś leży, co nie? To zaraz do tego cofniemy, obejrzyjmy na razie całość. A to tak, on coś tu upuścił? Upuścił tu chyba siekierkę, ale bardziej chyba interesuje mnie jednak drzwi. O, ten moment. Powoduje, że drzwi teoretycznie powinny być otwarte. Tak jak myślałem. Co się dzieje? O co chodzi? Co się dzieje? Heal! Stay close, Bullet. Sprawdzę tylko to pomieszczenie, zaraz do ciebie idę, co nie? Rafael. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Dobra, co tam masz, piesku? Co tam masz, bo widzę, że jakiś agresywny siedział. Nie jesteśmy tu sami? Otwierasz drzwi za pomocą cofania się w czasie kasety, magicznej kasety, więc jesteś chory sam ze swoim umysłem, ale to taki szczegół. Halo? Ani drgnie. Dosyć ciekawa sprawa, co nie? Co tutaj właściwie trzeba zrobić? To jest dosyć dobre pytanie. Mój pies biegał jak popierniczony na zewnątrz. A tutaj tak jakby niczego tak właściwie nie było wartościowego, co nie? Ciekawe. A oprócz tej krwi spływającej z sufitu? Okej. Wiem, co trzeba zrobić. Okej, łapię. Wiem, co trzeba zrobić, ani drgnie. Trzeba użyć jeszcze raz kasety w takim razie. O, poczekaj. Trochę cofnijmy. Wygodnie. Halo, jest tu ktoś? Maciek na pewno chce grubą hawajską. Niestety Gaugan nie chciał zamówić do środka lasu. Zamówiłby środek lasu, dwie grube hawajskie, raz. Co my tu mamy? Nic tu nie ma. Zobaczmy, coś tu jest napisane. Przeczytajmy to. To nie wiedźma ani żaden potwór, lecz człowiek. Człowiek odziany w skórę zdjętą z innej osoby. Widział mnie, teraz nadchodzi. Kurde, ja się boję, że to ja jestem tym psychicznym gościem, co nie? Zauważcie, że w kamerze była taka scena, że jakby osoba kręcąca kogoś goniła. Skąd ja niby miałbym to wiedzieć? Ja nie wiem, czy to nie jest na tej zasadzie, że ja po prostu byłem tą osobą, która po prostu goniła tego typa i ja tu zrobiłem rozpizdzit. On się tu zamknął. On się tu zamknął i teraz on napisał, że to był człowiek, łapiecie? A ja to pamiętam. O, mamy liczby swoją drogą. 3, 3, 2, 4. Pięknie. No, kurde, to jak na bank, co nie? Na bank, a zobaczcie, kolejny jakiś ten. Straszne.
Kurde, jestem pewien, że jestem, to pewnie ja jestem psychopatą. Patrzcie, jestem psychopatą i prawdopodobnie ja jako psychopata goniłem te osoby w lesie, zaganiałem te osoby w lesie, polowałem na nie i wszystkie je zaciągałem do bunkra, gdzie robiłem im zdjęcia jak jakiś pojeb i je torturowałem. Co nie? Taka jest prawda. To ja jestem tym cholernym pojebem, który ma jakąś traumę z przeszłości. Kurde, a nie jakieś wiedźmy albo inne rzeczy. Po prostu jestem popierdolony. I tyle w tym prawdy. Dobra, gałgany. Dobra, wyznamy kod. Więc wynosimy się stąd. Kurde, quiet. Sam jesteś, jesteś sam. No, dobra. Jeszcze raz zobaczmy, jaki to był kod. Bla, bla, bla. Dobra. To jest 3, 3, 2, 4. Okej. Trzy, trzy, dwa, cztery. No i gitara siema. Dobra, chodź, chodź Maciuś. Mamy sprawę do załatwienia. Swoją drogą, czy dałoby się tą... Zastanawiam się, ile kombinacji by było. Nie no, kombinacji byłoby trochę, jak tak sobie pomyślę. Jakbyśmy chcieli tak w normalny sposób to rozpracować, to byłoby drogie kombinacji. Dobra, no nie wierzę, że tutaj ktoś będzie. Chodź, chodź Ted, chodź pieski. Idziesz tu? Ja pierniczę, co za tchórz. Ej, tu ktoś jest, naprawdę. Halo? Halo? Jest tu ktoś? Jesus. Hey, hey. Some of those are defense wounds. Multiple cuts, probably a long blade. The blood's still fresh. It's badly mutilated. Let me just... Czy to jestem ja? What? What? How? Nie, to jest właśnie... To jest właśnie ten butcher, w sensie ten, ten. We didn't have a chance. The song went right into the collarbone. Pulled him in and... Wiesz, że to prawdopodobnie ty zrobiłeś? Jest niebieska taśma, czyli bez tego. Przypominająca, morderstwo. Przecież to widać ewidentnie. Patrzcie na to. To ja zrobiłem, jestem po prostu cholernym pojebem, który chodzi do lasu. Patrzcie na to. Ja chodzę, jakiś człowiek w masce. To jak nic jestem ja. Tego tu nie widać, bo mam maskę. Ale to jestem ja, mówię wam. Jestem po prostu popierniczony. No i jeszcze zdziwko na twarzy, co nie? Co? Jak to zginął? Nie miał żadnych szans. No nie miał żadnych szans, zadzikałeś go. Dobra, gałganki. Jeśli chodzi o... Zapisz. O. Fajnie byłoby w końcu zapisać. Okej. Kurde, fajnie, że w końcu zapisałeś. No, miło, że po 3 godzinach gry zapisałeś. Dobra, gałganki. No i proszę, jest jakaś osoba w masce. Prawdopodobnie, znaczy ta osoba, no w masce, mamy jakąś maskę, to prawdopodobnie jesteśmy my. To nie są żadne wiedźmi, wiedźmy to żadne potwory nie są, to po prostu jesteśmy my. Jesteśmy chorymi, psychicznie świrami, którzy po prostu wchodzą do czyjejś chaty i bez zastanowienia mordują wszystko jak leci. Siemaneczko, napisała Jula, Julka Królikowska, elo, elo, pozdrawiam. No, smutne, smutne, ale prawdziwe. My żeśmy go zamordowali brutalną, acz prawdziwą śmiercią. Dobra, jeszcze tak sobie cofnijmy troszeczkę. Cofnijmy do momentu, jak coś może nas tutaj zainteresować. Że coś tam było. Na pewno coś gdzieś tam się po drodze pojawiło. To tak, tu jest spluwa. Jakiś szczegół. A nie, to była niebieska. To nie była, ta, to nie była niebieska taśma, zapomniałem. Tak więc sami widzicie.
to my prawdopodobnie to spowodowaliśmy. My prawdopodobnie zamordowaliśmy tego biednego człowieka, jesteśmy chorzy psychicznie, a nasz główny bohater sobie z tego nie zdaje sprawy. To, że ma psa, to go nie usprawiedliwia. No, nawet Maciek nie jest taki agresywny. Swoją drogą, Maciek, jest przypał, nie uwierzysz, czego się dowiedziałem dzisiaj. Naprawdę przypał, jakich mało. Maciek? What the fuck? Maciek, co ty tam robisz z tym panem? Maciek, natychmiast odejdź od tej pani. Maciek? Maciek? You killed Lanning. Where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He awaits. Stop messing with me or what? He'll kill me. Killing is always the solution, isn't it? But you're far too weak, too scared. Your hands are trembling even now. Co tu się najlepszego dzieje? Boy will die. He has to die. Such is her will. Co tu do cholery się najlepszego dzieje? Jej wola to tak generalnie. Obstawiam, że to wszystko jest tylko wymysł mojej wyobraźni. A ten człowiek, to jesteśmy na przykład, to jesteśmy my i sami ze sobą w sumie walczyliśmy. Ja obstawiam tą wersję, że cały czas to jesteśmy my. Jesteśmy psychicznie chorymi ludźmi, którzy chodzą po lesie, nie zdają sobie jednak z tego sprawy. To też jest na pewno przewidzenie, mu się tylko to wydaje, on jest chory psychicznie. Trust me, na pewno to jest główny wątek rozwiązany. No, chodzi po lesie, nikt go nie porwał, tylko chodzi po lesie i tyle prawdy. No, stary pijany znowu się przebudził. A jak tam pizza man? Myślę, że nie lubi nas. What are you doing here, Private? It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Ua! Ale się przyznałeś. Lamusie. 9 injured. 6 dead. 6 grieving widows. 9 orphan children. 1 negligent soldier. You should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. So weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough.